patrzcie sami, i to jest olbrzymie. Co do jakości nie mamy pewności. To wcnanie. Cały zarośnięty. Sami widzicie, że nie widzicie. Dzień dobry. Jesteśmy właśnie na jednym z trzech, przynajmniej o których mi wiadomo w tej okolicy, stanowisk ogniowych. Reliktach z II wojny światowej. Zobaczymy, co się tutaj będzie kryło. W kilku minutach dotarliśmy do kolejnego stanowiska ogniowego. Rower już przypięty, oczywiście, że tak powiem, pod wejściem. Jesteśmy przy kolejnym stanowisku ogniowym. Dopiero włączyłem GoPro, rower zostawiłem przy poprzednim, numer 2, jak było oznaczone na mapach. Znalazłem prawdopodobnie kolejny obiekt. Jeszcze nie wiem, co mnie tam czeka. I chylałam się, ale wygląda na to, że zaraz zakończę lecieć. Zobaczymy, co tu leci. Chłodek. Powietrze, które kamera nie przekaże. Piękny chłód. Widać, że mokro. No, ładne, naprawdę ładne zejście. Choć jak dobrze widziałem, schody są z prawej strony przed wejściem, więc uda się bez drabinki. Robi klimat. Sami spójrzcie. Patrzę po podłodze, lecz nie ostało się nic specjalnego. Oczywiście woda, jak w tamtym, stoi też tym. Po drabince przez dziurę kapie cały czas. Coś, wielkie fragmenty się ostały. O, dokładnie. Od kabli. Z tej strony, o tak, to chciałem zobaczyć. Ale zanim zobaczymy tam, zobaczymy i tutaj łazienka, tak? Zapewne tak. Kable. O! Przywadziłem ostrogę. O futrynę. Pozostały się futryny. Kable to chciałem zobaczyć. Tyle, co z nich zostało. A trzeba przyznać, że coś zostało. Nie będę ich dotykać oczywiście, lecz... miło wiedzieć, że jeszcze coś jest. Prycza. O, najładniejsze pomieszczenie z tych wszystkich. Jeszcze się jako tak otrzyma. O, dokładnie. Tu się dwa szyby ostały. Naprawdę głęboko. Nie chciałbym spadać. Tak 4 do 5 metrów może być. Wierzcie na słowo. Ho, ho, ho. Żebyśmy mieli gdzie iść. Cały zarośnięty. Sami widzicie, że nie widzicie. Zarost, nikt się tym nie zajmuje. Nawet muszę wam to pokazać, bo nie wytrzymam.
Śruby zostały. Co, Wanio? No i oczywiście zejście na dół. Nie będę schodził, odpuszczę sobie jednak. Ale zostały śruby, nie jest zakryte siatko. No nie powiem, super to wygląda. Sytuacja wygląda tak, że znalazłem jeszcze jedną fortyfikację, która jest dosłownie za mną. Zaraz wam ją pokażę. Jest to wieża, kompleks schronu z wieżą, który jest tutaj. Oczywiście nie przypinam. Jest tutaj wystarczająco pusto. Tylko się ładnie przepakowałem. Nie mogę się doczekać, że schodki zostały, co bardzo ciekawe. Oj, ten przepiękny tunel. Sprawdźmy tylko, czy latarka na najmocniejszy tryb ma. I możemy tutaj. Schody na górę. Okej. Okay. Łazienka. Nawet do 4 baterii to jest naprawdę ogromny. Świetne pomieszczenie. Widać, że od razu bardziej zadbane. Poza tym nie ma co się dziwić. Wygląda jak fundament, na jakiś agregat. Zapalne gołębie. To są te drabinki, o której była mowa. Pisali na stronie, na której udało mi się znaleźć ten obiekt. Oczywiście co do jakości nie mamy pewności. Nawet się zrymował. A można by było spróbować. Pozwolicie, że zamilknę na chwilę. Te drabinki wcale nie wyglądają obiecująco. Ten się chwieje. Dobra, uznajmy. Dobra, jesteśmy już tu. Zejście nie będzie wesołe. Już mi się to nie podoba. No ale cóż. Trzeba być w dobrej myśli. Aż patrząc po tym, wygląda fatalnie. Wejść naprawdę nie będzie wesołe. Plecak zostawię. Nie chcę ryzykować z dużą wagą. Tutaj urwany. Nic, jesteśmy już tu. Trzeba się jakoś wskrobać. Prawdyś. Dobra, jesteśmy. Zejście będzie gorsze. Oczywiście. Tam się dalej nie ma co pchać. Tak wcale nie powala na kolana, że wejście tutaj było prawdziwą Golgotą w porównaniu do tego, jaki tu mamy widok. Tylko się rozeznam w takim razie, gdzie mój rower, on jest z tamtej strony, czy go nie widzę. Na nami było działo, owszem, chociaż nie będę na... O!
Wskoczyłem w kolejny strop. Jak ja to lubię. Tu jest kolejna drabinka, na którą oczywiście nie wchodzimy już. To nie ma co tyle ryzykować. Powiedzmy sobie szczerze. Może nie mam lęku przed wysokością, za to mam lęk przed spadaniem. A tutaj... Profesjonalnie. Skok był obowiązkowy, gdyż... Patrzcie sobie sami. To nie wzbudza dużego zaufania. Teraz nas czeka ta drabinka. Oczywiście już z plecakiem. Chyba, że go zrzucimy. Jesteśmy. Sukces jest. Od razu wam pokażę, czemu się tak bałem. W tej chwili duże koncentracji, ale popatrzcie sobie, ile tu jest ostrych części. Takie gwoździe jak te. Albo takie, jakby coś się stało. Tutaj kolejne kilka pod rząd. Mogłyby naprawdę pocharatać. Wjedziemy drugą stroną. Naprawdę będzie potencjał na ładny kadr. O, i mamy olbrzymią wieżę. Ile może słońce nie odsłania. Do tamtej drabinki się zbliżyliśmy. No i za drabinką tak naprawdę szczyt. Jeszcze dwie drabinki by nas czekały. Tylko jedna naprawdę ryzykowna, którą nie śniło mi się wchodzić. Popatrzcie sami, to jest olbrzymie. Co tutaj dużo mówić. My byliśmy nie na wysokości tego balkoniku, tylko tego niższego. Co prawda stąd skali nie widać. Na wysokości tego okienka później były te dwie drabinki, więc i tak naprawdę niewesoło. Ale jest to po prostu olbrzymie. Robi ogromne wrażenie. W tym momencie możemy się żegnać. Na tym... W tym miejscu, z takim widokiem, to akurat będzie święte miejsce na pożegnanie. Mam nadzieję, że po prostu widzimy się w następnym filmie, w również ciekawym miejscu, na ciekawej eksploracji.